Siema, jest Rips, a to jest taki, no jakby to powiedzieć, no taki odcinek surfa, taki na szybko wam go wrzucę, w sensie nagram, wrzucę. On jest teraz na PBE, dlatego też mam 190 pingu, to i tak jest mniej niż miałem poprzednio. Poprzednio miałem chyba 230. I tak, to będzie cała gra, to będzie taki pełny gameplay i powiedzcie mi, co byście chcieli widzieć, czy chcecie raz na tydzień, w sensie no może nie raz na tydzień, no ale chcecie rzadziej, no przypuśćmy raz na tydzień taki zmontowany odcinek z Urfa, czy Urfa chcielibyście całego i do tego po prostu jakiś zwykły odcinek. Oczywiście, jeżeli nie musiałbym tego montować, no to byłoby ich więcej i byłyby one częściej, możliwe, że nawet codziennie. Także no, na zapas mógłbym to nagrać bez... A właśnie, co ja robię? Czemu ja się nie teleportuję? Pierwsze chyba Q wezmę. Powiedzcie mi, co chcecie widzieć, jak to chcecie widzieć. A ja jeszcze raz sprawdzę tylko, czy się nagrywa. Dobra, nagrywa się, jest sztos. Więc chyba będzie git. Także powiedzcie mi, co o tym sądzicie. I tak dalej, i tak dalej. W ogóle, to tak ostatnio, w ramach ciekawostki wam powiem, zauważyłem, że jak Nerwarien nagrywa, czy streamuje, to on nigdy nie patrzy się w kamerę. Nigdy tego nie robi, on albo tak, albo tak. Po prostu, nigdy się nie patrzy w kamerę. Ja się patrzę, bo mówię do was, w sensie do ciebie. Nie wiem, dlaczego zawsze mówię w liczbie mnogiej, gdy z reguły ogląda to jedna osoba i tak to personalnie może odbierać. Dobra, pluję na ciebie. Będziemy dziki wąż. Pluję mu na ryj. Chyba słabo na tym wychodzę. Dobra, on zrobił porego playsa. Patrzcie, mam bola. Ej, troszeczkę, w sensie czuć ten ping, ale tragedii nie ma, prawdę mówiąc. Jak jest to stałe 190, to jako tako da się grać, ale na pewno się wyjebie chociaż raz przez. Dobra, wróciliśmy po cięciu. Mieliśmy tutaj małe cięcie, ale... No, o ja pierdol, o jasna maciorka. Jesus, jak to napierdziała. W ogóle poprzednią grę grałem sobie karmą, ale nie nagrałem, bo to była taka testowa, nie? Tak, wiecie, żeby to sprawdzić. O, XD! Jak tu klepie? O, chodź tu! Luju ty! Zajebałem cię. W sensie, dobra, może to nie było najlepsze, co mogłem zrobić. Ja wiem, mogę to rozegrać jakoś, wiecie, lepiej. Ale ja już wiem, co kupię. Teleportuję się tutaj, ziomeczku. Jezus, jak ja W! Przecież to W będzie takie opne. Jasna maciorka. Czekajcie, tylko wyciszę. Dobra, właśnie wezmę W i zacznę im spamować. Czy ja tego W będę mógł używać wszędzie? No, jasna maciora. No dobra, no to elo, ziomek. Powiem ci tyle. Ty to chyba będziesz coś potruty. Nie, dobra, ale on chyba i tak padnie, no. Nie wiem, co się stało. Ja ogółem grając na Urfie, macie tak, patrz, poradnik, macie trzy palce i klikacie tak, o. Klikacie tak, o. Wszystkie trzy naraz. Co ja chcę kupić? Nie wiem, co ja chcę kupić. Może to? Dobra, to będzie spoko, bo to będziemy nas leczyć. Chociaż póki co, to tylko mamy 57% healingu chyba, nie? Tak, no. Dlatego niestety póki co nagrywa się to, więc jest git. Z buta, a nie, czemu ja z buta zapierdam? Nie wiem, jestem głupi. Oni mają eko, oni mają same jakieś OP champy, a ja musiałem dostać zajebistego czempiona. Pick, good. Dobra. Już chyba wiem, jak się gra na tego Ryza. Grunt to stać za minionami, bo jego główny damage to Q, a w momencie, kiedy zblokuje się Q o minionka, to on mnie po prostu nie napierdala. Tak, tak to zróbmy. Tak to chyba działa, tak mi się zdaje. Także tak to będzie. Dobra, my to spuszujemy. On nie może też flashować, jeżeli stoi w tym W, więc to jest naprawdę opne. No, ja nawet nie mogę podchodzić tam. XD, co to ma być za dżuk? On teraz nie ma flasha, a ja mam.
A ja mam, co znaczy, że mogę spierdolić z jego kół. W sensie z jego dipsów oczywiście, tych takich, wiecie. O Jezus, chodź tu ziomek. Ja tu cię zaraz... O Jezu, Gangplank Tamora, tej. O nie, co to ma być? A ciekawe, czy moje Q, w sensie, czy moje W przerywa też teleport. To by było spoko. Co ty robisz, ziomek? Ty nie chcesz łazić po tym, czy jak? Chodź tu, ziomek. Chodź tu, ziomek. A ty, ziomek. Ciekawe, moje E healuje, prawda? No właśnie, moje E healuje. Moje E healuje, ziomek. Właśnie, ja tutaj za chwilkę będę miał ulta znowu. Chodź tu, frajerzy. A, nie chcę się bić. Coś mi tak ścięło teraz. Taki jakiś dziwny lag był. Ale co tam, znowu wracamy do wciskania wszystkich guzików naraz. Tak się tutaj gra na dzikim zachodzie. W sumie to nie zachód. No chociaż w sumie, jakby nie patrzeć, to jest chyba, nie? Dobra, pyk, pyk. No tutaj widzę, że farmi coś chce. Ja się może, o właśnie, zacznę leczyć, bo ja tutaj troszeczkę się opuściłem z moim hapekiem, a tak być nie może. Ale my tu plujemy im na ryj. To jest w ogóle pierwszy turet dalej? Jest chyba pierwszy turet. O kurde. Nowa nutka, jakaś nowa panda wjedzie na rejony. Dobra, zabijamy. No, trochę nudno na tym midzie. Jestem zbyt OP czempionem dla takiej kupy jak on. Więc no cóż. O ja pierdolsztajn. W ogóle to ja dosyć mało biję. A, ten Rajs się znudził, Rajs już nie chce grać na węża. No spok. Spoczk. Ja się za ten czas bym chętnie wyleczył. W sensie, ogółem zauważyłem, no, moje E jest o wiele szybciej, jeżeli trafią w te zatrute. Czyli jednak trucizna dalej ma znaczenie na tej Cassiopeii. Cassiopeii. O, zjebawszy. To W, nie mogę puszczać tego tak blisko, właśnie. To jest to taka druga ten. Zdziwiłem się, bo jakbym mógł to rzucić pod nogi, to bym mnie nie mógł zestunować. A tak to zrobił, więc trochę lipka. Ale mamy takie coś i wy pomyślicie, kurwa, ty debilu jebany, co ty kupujesz? A ja bym powiedział, że to jest całkiem okej. Okay. Dobra, atak damage może się nie przyda, ale to leczenie się jest chore. I aktywny efekt, który mogę non stop używać. W sensie którego? Nie mówi się który, tylko którego mogę non stop używać. Będę sobie odpalał tą dwójeczkę, znowu mam ulta, boże, ta Cassiopeia jest Cassiopeia, no, jest zajebista. Jest zajebista. Ja to będę puszował. No bo co, no bo dziady tutaj sobie beze mnie tak pogrywają. Tak nie zostawiają dzikiego węża na tym midzie. No to co, no to tak będzie, no. Będę pluł im na ryj. A jak, twardo, kto jest silniejszy? Ja czy turet? Oczywiście, że ja. Oczywiście, że ja. Elo, elo, ziomek! Do dupy, ziomek, gdzie ty skaczesz? Skakasz, to ty se możesz, jak Adam Małysz, ale w sensie, no nie możesz właśnie. To chodzi, że nie możesz. Dobra, mniejsza o to. W każdym razie my puszujemy. Wiecie, oni tam mogą na nas pluć, mogą na nas skakać. Ale zabić to nas chyba nie zabiją. 5 na 3 Cassiopeia. Najlepszy, najlepszy. Powiem tak, no. Nie ma lepszego. Nie ma lepszego ode mnie. Dobra, zrobimy taki trik, patrzcie. Zrobimy taki trik. O kurwa. Spierdalawszy. Spierdalawszy. Spierdolowszy. Bum. Nie. Ale cel, dobra, złapali mnie. Nie. Ale wiecie co? To wyszło całkiem okej. To wyszło chyba całkiem okej.
O, apeki, o w pizdu, ja w ogóle nie mam jeszcze AP. Ja wziąłem tylko takie dwa itemy, które działają dobrze z jej spellami, ale jakoś super duper takie OP nie są, nie? Takie, no bo wiecie, no to wszystko się skaluje. Cassiopeia jednak jest jakimś tam late'em, z tego co się orientuje. Z tego co w książkach od Lola piszą. Dobra, pik pik. Weźmiemy sobie drugie, będziemy maksować W w sumie, bo W jest bardziej istotne. W sensie, nie wiem, no tak to pewnie by się maksowało Q, nie? A wypierdale, ziomek. My tutaj idziemy pushować, ziomeczku. My tu pushujemy, my mamy mid lane, oni tam niech się biją. Dobra, ty i tak się wypierdolisz, panie. Ajajaj, po prostu no. No co mogę więcej powiedzieć? No nic nie mogę powiedzieć. Dobra, pyk, pyk, pyk. Hits. Kupię jeszcze butki. Kupię butki. Myślę, że buty. Nie. Aha, czekaj, nie mogę kupić butów. A, no tak, dobra. Dobra, gram wężem, który ma ogon. No to może nie wiem, jakiś pokrowiec czy coś. Powinien coś tam zrobić. Ale w sumie to spoko, że nie mogę kupić tych butów, bo będę miał jeden więcej AP item. AP item? Pupi depi? Nie, jakoś tak to działa. Nie wiem, jak ten Apulpen się śpiewał, ale na początku coś tam mówił. Of course I'm not retarded. Co to ma być? Bang, 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 bang. Pluj, pluj, ziomku. Dobra, czy w końcu spuszyjemy tego mida? O kurwa, dobra. Zjebałem, w sensie... Ja nie wiem, nie wiem w jaki sposób ja klikałem, że kliknąłem jakoś tak, że on mi tak naokoło szedł. No tego to też nie ogarniam póki co. Ale chyba jest git, chyba jest okej. Tak przynajmniej mi się zdaje. Co jeszcze możemy zrobić? Co jeszcze możemy tutaj zrobić na tej mapie? No możemy chyba spuszować Schmida, nie? Volibear, o. Bifero chyba, na mainie. Numer jeden Volibear in Siberia. To mnie rozjebało kiedyś. Dobra. Chodź tu. Napluję ci na ryj, ziomek. A ty co? O kurde, ty. Nie. Nie. W ogóle to muszę zrobić ulti i flash. Dobra. Nie wiem co teraz wziąć. Może kupię sobie to. Albo... Albo nie, dobra, to będzie git. Chociaż Zonia też nie byłaby taka zła, mi się zdaje. Riven, w ogóle Riven, jaka to jest opna. Pokaż Riven, jak coś skaczesz. Pokaż Riven, jak skaczesz. Właśnie, i pozdrawiam Matiego. Pozdrawiam Matiego, który użyczył mi konta. Bo naprawdę, gdyby nie ty, to bym nie miał. I w sumie to by nie było. Więc pozdrawiam, w 100% jego zasługa. Aha, 4 per level dostaję. Dobra, aż tu patrzę. Pyk, 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 pyk. Co? Jak ja se kliknę tak i zaczynę. I teraz napierdałem na przykład w target, to to się nie zmienia, w sensie. Ona cały czas idzie w tym samym miejscu. Aha. Wow, dobra. Lifestyle, mówiłem, ten lifestyle on będzie zajebisty. Nie łap go, a jakbyś go złapał, to by nas wszystkich tu zaorał, ziomek. Zajebał mnie. Czy to jest AP Pantheon? Ja bym nie wszedł pod AP, pod AD tutaj chyba nie jest taki super. Dobra, pyk, pyk, pyk. Nie wiem co wziąć teraz, myślę, że to przybicie byłoby jak najbardziej spoko, bo w sumie... Chociaż, o, jak nas stać na dużą pałkę, to se weźmiemy. Movement speeda to nam da, więc też będzie chyba spoko. Oni nas ace'ują. To jest w ogóle jakieś dziwne. Box, box? No czy ja wiem. Ja bym powiedział, że bardziej
Wyjebko box. Bubnik wyjebka. Chodź tu, frajerze. O, w pizdu. Wypierdalaj. Dobra. Uhu, kurwa. Klikałem. Lag. Wyjebałem się przez laga teraz. Nie, dobra, ale w sumie to nawet nie zauważyłem. Patrzyłem się tutaj, w ogóle mój mózg jest taki bardzo one target, kurde, no. Nie potrafi dwóch rzeczy na raz zrobić. Mam strasznie chujową podzielność uwagi, bym powiedział. Co? A w sumie no tak, on nie ma jakichś super cooldownów, ten Rumble. Rumble to jakoś też chyba powinien tu działać. Non stop tarcza, non stop szybko chodzi, pali tym. Tylko w sumie pytanie, czy jak on się przegrzeje, to musi czekać. Bo jeżeli po przegrzaniu się on musi poczekać, no to trochę lipka. Faktycznie. To trochę tak nie tego, nie? Dobra, daj, teleportuj się. Chodzić z buta na urfie to jest po prostu, no, największe frajerstwo. Chodź tu ziobek. Double kill. Panie. Zabijamy. Kogo jeszcze mogę tu zabić? Oj. Ile on tam miał tych beczek, aż ja myślę, co mi tak zaksiło teraz tej. A on tam chyba 10 tysięcy beczek wypierdolił. Zero damage'a. Bo on tam, bo on sobie tam spawnował te beczułki. Dobra. Mój tam ziomeczek się wyjebie, ale... Ale co tam, w ogóle inhibitor na tym urfie to nie jest jakaś taka super fajna rzecz, prawdę mówiąc, bo... Zabicie w ogóle, spamując tak spelami tych dużych potworków, to jest, no... Tyle co nic. Dobra. Też w sumie ja dosyć nieźle kontruję eko. Dobra. Ja teraz będę w ciebie pluł. O, XD. Nie zabiłem nic. Casio, are you only pushing? Richard on PBE. Nie no, tak sobie żartuję. No bo w sumie, no co mam robić? No mida po prostu, mida to ja musiałem wygrać, tak? W ten sposób to działa. Tu. Patrzcie. O, żeś pizdu. Panie, nie, chodź. Ale hono tu, ziomek, hono tu do króla. Ale prawie się wyjebałem. Ty, to bije nawet, brakuje to. Elo, ziomek. Nie, dobra, zajebał mnie, ale Eko to ja ubiłem. Did you saw what he were doing? Nie za bardzo. Co, że flamują tego GPK-a. W ogóle wam powiem, że ta społeczność na PBE to jest chyba najmniej toksyczna społeczność w całym League of Legends. Bez kitu. Dobra, tepniemy się tutaj. Elo, ziomek. No, co? No, gdzie ty skaczesz? XD. No ale czekaj, gdzie on skoczył? Wait a minute. Tutaj skoczył! O nie, ziobiek! Jak to zajebiście działa na niego. No kto? Kto podskoczy tu ziomeczka? On podskoczył, kurwa jebany smurf pierdolony. O, przecież ja tam takie outplay robiłem. Dobra, nie, mogę, ja w sumie, to był niepotrzebny tilt. Przepraszam. Rise.
Przeprosiłem go. W sumie to chciałem mu wytłumaczyć, że tam nazwałem go jebanym ten... Smurfem, ale... Dobra, ja wezmę pyk. Tepnij się tutaj. Jesus Christmas, co? Jezus święta albo... chyba jesteś silniejszy od tego smurfa niebieskiego frajeraka, co mnie zajebał. No Boże, jaki ten echo jest słaby, XD. Dobra. Ej, on też coś dużo bije. No. What the fuck, Casio? What the fuck? O co chodzi? Ja cię przecież tylko zabijam, no o co chodzi? Tu. Wybaczcie, że tak non-stop sobie ten... patrzę na telefon, ale no... Życie biznesmena, nie? Życie biznesmena. Tak to już jest w życiu, że po prostu czasami no są rzeczy ważne i są rzeczy ważniejsze, dlatego gram teraz w LoL'a. Na tym całym serwerze PBE. W ogóle spoko się gra. Nie sądziłem, że na 200 pingu będzie można grać tak komfortowo w miarę. Oczywiście, no nie ma porównania, jakby tutaj był sztosik jakiś tam 40 pingu czy coś, no to wtedy to bez porównania, ale nie ma takiej opcji. W sumie te serwery są dosyć daleko. Nie wiem, tutaj chyba nawet internet nie ma już znaczenia. Wasza prędkość, to po prostu znaczenie ma odległość. Nie wiem. No, że jakbym miał w chuj dobrego neta, ten miał ze 190-80. Za duża różnica nie, prawda? A mam taki chujowy internet, bym powiedział. Taki 2x10. W ogóle zastanawiam się, czy wy słyszycie tak to, jak ja napierdam w klawiaturę, bo no, 3 palce i chytrz. Już nawet nie jeden. Tutaj potrzeba 3 palców. Bang. Can you just kinda... W sensie czyta się kinda. Zreportować? Kogo? Gangplanka? No dobra, może być. O nie, skończyli. Dobra, także ja byłem Ripsem, a to był League of Legends i graliśmy na Urfie. Powiedzcie, czy chcielibyście widzieć takie odcinki codziennie na przykład? Czy chcielibyście co jeszcze widzieć? Czy nie codziennie widzieć takie pomontowane? O właśnie. Także powiedzcie, no i cześć.